Cześć Ludziska, to ja Wojtek Pietraszek, Rockday. Pokazuję wam dzisiaj sprzęcio firmy Planet Waves. Co prawda na opakowaniu jest napisane Radario, ale na urządzeniu już jest Planet Waves. Otwieram to urządzenie specjalnie, żeby wam pokazać, na czym to polega. Unboxing. Nawilżacza do gitar. Patrzcie, jak unboxing robię. Dobra, czyli tutaj mamy takie śmieszne urządzenie. Właściwie na czym to polega? No, polega to przede wszystkim na tym, że wyjmujemy tu ze środeczka gąbeczkę, którą nawilżamy wodą, wsadzamy ją z powrotem tutaj, cyk, zaciskujemy te wszystkie zaczepy, o, generalnie tak, przez otwory, które tu widzicie, o, widać te otwory, przez te otwory generalnie wilgoć się rozchodzi. No i to jest tak, montujemy to do gitary, uwaga. Montujemy to do gitary w ten sposób, że wsadzamy pomiędzy środkowe struny. Tam są w środku takie zaczepy, które powodują, że to się nam zaczepia. I bardzo dobrze w ten sposób to się dzieje, ponieważ nie dotykają do korpusu. Czyli ewentualnie, jeśli jakaś kropla byłaby, byłoby to mokre czy coś, to nie dotyka to do korpusu, do pudła, do, w środku, do drewna. A dzięki temu, że mamy tutaj takie zaczepy, już wam pokażę, takie specjalne zaczepy, nie wiem, czy to widać, po bokach tego urządzenia, one po prostu się fajnie wczepiają nam pomiędzy struny. O, cyk, dup, druga struna, cyk, jest elegancka. Oczywiście teraz nie pogramy, bo brzmi troszkę żałośnie, ale oczywiście to chodzi, jeśli tam powiedzmy chowamy gitarę na noc, czy tam na parę dni, parę miesięcy i tak dalej, i tak dalej. No. Także w ten sposób to wygląda. A odnośnie takich nawilżaczy, jeśli myślicie, że to nie jest jakieś poważna sprawa, to ja na przykład jak byłem mały i moja mama miała pianino, to tam w pianinie w środku zawsze stał słoik z wodą, napełniony wodą, i on regularnie trzeba było go napełniać. I to naprawdę jest ważna rzecz, jeśli mamy instrumenty właśnie tak zrobione z drewna, tym bardziej, że jeśli mamy tutaj jeszcze pudło, które generalnie to jest dosyć takie cienkie drewienko, prawda? Więc to tak łatwo jest poddatne na jakieś wypaczenia. Co innego, jak mamy litą deskę grubą, to można nią zabić, a tym, no, tym można byłoby zabić, ale prędzej, nie wiem, by się zabiło gitarę. Także Planet Waves, nawilżacze do gitar, polecam wam, Wojtasek. Papatki. Papatki, idę sobie na razie.